Witam Państwa, Kamil Klimczak, to jest kolejny komentarz narodowy na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj zajmiemy się, miałem w ogóle inny temat przygotowany, tak chciałem powiedzieć. To się często zdarza, że co innego mam przygotowane, a o czym innym mówię. Ale nie sposób zająć się, no myślę, że to był polityczny transfer przynajmniej miesiąca. Mianowicie Konfederacja prawdopodobnie, bo jeszcze nie wiadomo do końca, zyska kolejnego parlamentarzystę. A na pewno zyskała tego parlamentarzystę partia Korwin. Otóż na konferencji prasowej ze Sławomirem Mentzenem w Sejmie 15 listopada wystąpił razem z nim Stanisław Tyszka, były wicemarszałek Sejmu z ramienia Kukiz 15, z ramienia tegoż Kukiz 15 poseł obecnej kadencji wybrany z list PSL-u, czy szerzej Koalicji Polskiej i ogłoszono, że Stanisław Tyszka wystartuje, znaczy najpierw, że wstępuje do partii Korwin, a dwa, że wystartuje w korwinowych prawyborach. W prawyborach w tych okręgach, gdzie partia Korwin ma jedynki, w jednym z tych okręgów wystartuje Stanisław Tyszka, nie wiemy w którym jeszcze, no ale to w ogóle nie wiadomo tego. No proszę Państwa, z jednej strony można by to postrzegać jako pewnego rodzaju gambit polityczny, można powiedzieć nawet dość zmyślny, bo oto Konfederacja, która wydawało się jest w absolutnej politycznej izolacji, że nie ma szans na zyskanie jakichkolwiek szabel w parlamencie drogą transferów w tej kadencji, oto nagle okazuje się, że ma taką możliwość, że ma zdolność przyciągania posłów. Pytanie, czy to powinni być akurat ludzie tacy jak Stanisław Tyszka. To wywołało sporo kontrowersji. Może przypomnę, tak jak już powiedziałem na początku, Stanisław Tyszka był w Kukiz 15, ba był tam osobą z bardzo ścisłego otoczenia Pawła Kukiza. Notabene tylko dzięki Pawłowi Kukizowi w 2015 roku został wicemarszałkiem Sejmu, ponieważ kiedy na klubie parlamentarnym Kukiz 15 doszło do głosowania o tym w materii, kto powinien być reprezentantem Kukiz 15 w prezydium Sejmu, to to głosowanie wygrał kolega Sylwester Chruszcz, wtedy reprezentant Ruchu Narodowego, wcześniej, jeszcze wcześniej europoseł LPR, no ale okazało się, że Paweł Kukiz autorytatywnie zignorował swoich 41 posłów, czy większość tych 41 posłów i namaścił Stanisława Tyszkę. Był jakby też takim mózgiem programowym, to trzeba przypomnieć. Teraz został posłem z listy PSL-u w Rzeszowie. W grudniu 2020 roku wylądował poza klubem PSL-u. Był w kole Kukiza, ale w zasadzie już od paru miesięcy widać było, że jego drogi z Pawłem Kukizem się rozchodzą. Trójka posłów, czyli sam Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk, głosowali razem z partią rządzącą i w zasadzie tylko Kukiz z tymi dwoma posłami z 5, których oprócz siebie wprowadził w 2019 do parlamentu, którzy mu pozostali, głosowali z PiS-em. Stanisław Tyszka często głosował razem z opozycją. No, trzeba powiedzieć, że no szukał sobie ewidentnie, szukał miejsca, sam o tym mówił dzisiaj na tej konferencji, że szukał dla siebie miejsca, prowadził rozmowy z kilkoma partiami, o tym za chwilę, i że rozważał w ogóle w ogóle wystąpienie w ogóle wycofanie się z polityki po zakończeniu kadencji. Tutaj media reżimowe przypominają też, co Stanisław Tyszka kiedyś mówił o Konfederacji. W maju 2019 roku, na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi, z Kukiz 15 odeszła spora grupa działaczy do tworzących się struktur Konfederacji. To dla nas wielki zysk, bo ci, którzy są koniunkturalistami i wolą krzyczeć po mediach, zamiast pracować merytorycznie w Sejmie, odeszli, komentował Tyszka. Konfederację Tyszka nazwał marginalnym ugrupowaniem hejterów i krzykaczy. W Kukiz 15 pracujemy uczciwie, bo za to nam płacą obywatele. Przedstawiamy konstruktywne projekty, a nie chodzimy i krzyczymy. A teraz zachęca on wszystkich byłych działaczy Kukiz 15 do wstępowania do Konfederacji. Zresztą Stanisław Tyszka już pożegnał się z Kukizem wcześniej, nie dzisiaj, a tydzień temu w takim dość długim oświadczeniu, którym tłumaczy swoje powody odejścia z koła Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia i no teraz doszło do tego transferu. I teraz o kontrowersjach. Ja wrócę, być może nie wszyscy Państwo wiedzą, ale ja byłem w Kukiz 15. Byłem niecało, znaczy formalnie rzecz biorąc, to była chyba przygoda nieco ponad dwuletnia. Ja byłem asystentem jeszcze kiedy był w Ruchu Narodowym posła Tomasza Rzymkowskiego, dzisiaj wiceministra edukacji, ale pracowałem z nim w kampanii, bo startował z mojego okręgu wyborczego, no to po linii po prostu Ruchu Narodowego, żeby była jasność, którego wtedy byłem członkiem, po linii Ruchu Narodowego z nim współpracowałem. Uważałem, że to był dobry wybór. W Stowarzyszeniu Kukiz 15 gdzieś tam niechętnie bardzo znalazłem się w 2016, no ale powiedziałem, że ponieważ to stowarzyszenie zawsze można szybko i bezboleśnie zrobić w tył zwrot. I pożegnałem się z Kukizem gdzieś w 2018, bodaj w czerwcu lub lipcu, nie pamiętam już teraz. Ale właśnie w tym okresie Stanisław Tyszka był postacią, którą przedstawiano jako takiego głównego mąciciela. Ja to pamiętam, że to właśnie Tyszka wypychał tych, których uważał za zbyt kontrowersyjnych z klubu, gdzie czasem przecież wydawało się, że już z tego klubu Kukiza nie ma kto odejść, że no dobra, odszedł Kornel Morawiecki ze swoją grupą, który zawsze dążył do PiS-u ze względu na syna, odszedł Robert Winnicki, tam myślę, że też być może Stanisław Tyszka był tą sprężyną. I odchodziły jakby kolejne grupy, tam Andruszkiewicz i tak dalej. No nie ma ten człowiek opinię, miał przynajmniej podówczas ten człowiek opinię intryganta. To takiego no, mocnego intryganta. Sam mówił na konferencji prasowej, że prowadził rozmowy chyba z Platformą Obywatelską, z Polską, to tego nie jestem pewien, z Polską 2050 i z wolnościowcami. No i właśnie Jakub Kulesza wydał z siebie głos, wiceprezes partii Wolnościowcy, i pisze on tak. W ogóle tutaj uwaga, zanim przeczytam ten post, uważam, że wywlekanie kulisów polityki wewnątrzkonfederackiej, którą robią wolnościowcy, stało się już u nich bardzo złą tradycją, bardzo złą praktyką. Jak mawiał Bismarck, ludzie nie powinni wiedzieć, jak się robi kiełbasę i politykę. I wynika to moim zdaniem po prostu z politycznej bezzębności tychże wolnościowców, którzy teraz drżą z niepokojem o swoje jedynki, które mogą po prostu stracić w wyniku gry Sławomira Mentzena. Już jakiś niecały rok temu doszło, pisze Jakub Kulesza, z mojej inicjatywy do spotkania z posłem Tyszką. Uznałem, że w kole Kukiz 15 funkcjonuje już raczej teoretycznie, a Konfederacji mogłoby się przydać jakieś wzmocnienie. Rozmowy zakończyły się jednak ku mojemu zdumieniu dość szybko. Stanisław Tyszka oznajmił, że na razie to on nie ma zamiaru nic robić, ani politycznie, nawet zawodowo, to jest nie ma zamiaru pokazywać się w Sejmie. Stwierdził, że to wszystko strata czasu i weźmie się za to na ostatniej prostej. No, dosyć dziwne, ale z drugiej strony ja trochę rozumiem Stanisława Tyszkę. Jeżeli on nie widział dla siebie już dalszej roli politycznej, no to trochę go rozumiem, aczkolwiek to trochę określiłbym to po młodzieżowemu przypałowo, tak, brać kasę za nic nie robienie. Rozmowa dość szybko zeszła na konkrety. W zasadzie jedynymi rzeczami, jakimi poseł Tyszka był zainteresowany, były: jedynka w dużym biorącym okręgu, dołączenie do Rady Liderów Konfederacji i odpowiedni parytet finansowy w subwencji. No, może to i dość ambitne żądania, jak na kogoś bez większego zaplecza politycznego, ale z drugiej strony, no, tak się robi realpolitik. No, to dlatego właśnie ludzie nie powinni wiedzieć, jak się robi kiełbasę i politykę. Przepraszam, bo zgubiłem się w tekście. O, już mam. W sytuacji, gdy powiedzieliśmy, że jedynki zostały ustalone, a w dużych okręgach mamy już przecież posłów i możemy dyskutować o jakichś dalszych miejscach, Stanisław Tyszka stwierdził, że nie jest zainteresowany i pójdzie do innych podmiotów Konfederacji i zobaczy, kto da mu jedynkę z dużego okręgu. Jak widać, znalazł. No, proszę Państwa, ja się mu nie dziwię. No, jeśli jest poseł, chce startować, chce uzyskać jednak reelekcję i może coś zrobić politycznie, no, aczkolwiek nie wiem, czy Stanisław Tyszka będzie jakąś szczególnie dużą wartością dodaną do Konfederacji, ale to się zobaczy, bo jest to jednak z drugiej strony, może jest to intrygant, ale jest to z drugiej strony człowiek niegłupi, to trzeba przyznać, bo inaczej by pewnie nie został posłem i nie rozstawiał tak wielu osób w ruchu Kukiza przez tyle lat. To nie jest na pewno człowiek głupi. Nie wiem tylko, z jakiej paki chciał dołączyć do Rady Liderów, no ale to mniejsza z tym. Choć to dość dziwne, bo jeszcze niedawno kolega Mentzen, to dalej pisze Jakub Kulesza, jeszcze niedawno kolega Mentzen miał do kolegi Tyszki pretensje, że to właśnie on zablokował rozmowy na linii Konfederacja Kukiz przed wyborami 2019 roku. No cóż, no nie ma, proszę Państwa, w polityce obowiązuje zasada co była, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Była taka konfiguracja polityczna, teraz jest inna. No myślę, że lepiej i dla Pawła Kukiza, i dla Stanisława Tyszki. Niekoniecznie lepiej dla Konfederacji byłoby, żeby Kukiz poszedł wtedy w 2019 z Konfederacją, ale to już naprawdę, to jest problem, proszę Państwa, czysto natury historycznej, a nie politycznej. I ostatni akapit. Wolnościowcy będą przeciwko przyjęciu Stanisława Tyszki do koła poselskiego Konfederacja. Oczywiście możemy zostać siłowo przegłosowani, niemniej jednak przestrzegamy przed tym naszych kolegów. No, szanowni Państwo, to jest przepis na rozpad Konfederacji. Bo jeżeli każda partia ma autonomię i może sobie przyjmować w swoje szeregi kogo zechce, tam nie wiem, czy jest jakieś porozumienie tyczące się transferów, przepływów między partiami, w ramach Konfederacji, a między partiami tworzącymi Konfederację, ale no, to jest cały czas prowokowanie Sławomira Mentzena do tego, żeby zabrał zabawki. Jak Sławomir Mentzen zabierze zabawki, no to myślę, że pozostałe człony Konfederacji będą w dosyć nieciekawym położeniu, a w najmniej ciekawym położeniu chyba znajdzie się rzeczona partia węży, wolnościowcy. Proszę Państwa, no zobaczymy jak to będzie. Ja uważam, że te prawybory, diabeł tkwi w szczegółach i jak wiadomo, nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy. Myślę, że te prawybory konfederackie, korwinowe w zasadzie, to one mogą być takie dosyć przewidywalne. Tak zostaną one zaplanowane. Oczywiście wiadomo, demokracja ma czasem błędy systemu. Takim błędem systemu w znaczeniu ogólnopolskim jest Konfederacja, a w partii Korwin może się też trafić jakiś błąd systemu i Sławomir Mentzen będzie musiał to uszanować. Pytanie, czy uszanuje, no ale wtedy skompromitowałby tą całą ideę prawyborów, którą sam zarządził, więc... Znaczy, w ogóle to pokazuje, ten wpis Kuleszy moim zdaniem też pokazuje naczelną słabość Konfederacji, bo jak tu poszerzać ławkę rezerwowych, jak tu rozszerzać bazę społeczną Konfederacji, niekoniecznie o samego Tyszkę, bo ja naprawdę wątpię, czy... Znaczy, Stanisław Tyszka nie będzie może wartością dodaną dla Konfederacji, ale jest dużą wartością dodaną dla partii Korwin, ponieważ będzie wiernym żołnierzem Sławomira Mentzena, bo tylko on jest gwarantem jego dalszego funkcjonowania w polityce. Zmienia to układ sił wewnątrz Konfederacji, zmienia to układ sił wewnątrz koła poselskiego, jeżeli Stanisław Tyszka będzie przyjęty, no ale tak jak już powiedziałem, nieprzyjęcie Stanisława Tyszki to już będzie jakby może nie wypowiedzenie wojny, bo ta wojna już w zasadzie została wypowiedziana, ale jej eskalacja wewnątrz Konfederacji, co nie służy całej formacji, bo niestety jest coraz więcej sondaży, które pokazują poparcia Konfederacji. No jeden był taki, który pokazywał chyba tam nawet 10%, ale niestety zdecydowana większość pokazuje gdzieś cyfry w okolicach 4-5%. A to jest niebezpiecznie blisko progu lub wręcz pod progiem. Więc no, panowie dzielnie piłują gałąź, na której siedzą, bawiąc się w jakieś szachy 5D między sobą. No, nie jest to najmądrzejsze rozwiązanie. Zobaczymy, jakie będą następne rozwiązania. No, natomiast, Szanowni Państwo, wracając do przerwanego przeze mnie wątku, bo znowu popadłem w dygresję, jak poszerzać bazę społeczną, jak mówimy, ale my już mamy jedynki obsadzone, więc wszyscy ludzie, którzy teraz przychodzą do Konfederacji, bo na przykład budowali żmudnie własny projekt i na przykład on nie wypalił, albo był budowany po prostu z myślą dołączenia się tam, gdzie akurat będzie koniunktura, tak żeby nie podłączać się z góry pod jakiś projekt i potem jakby no, stracić na przykład. Tak się robi politykę, proszę Państwa, i to nie jest nic nowego i nic dziwnego i panowie powinni to wiedzieć, natomiast to jest zamknięcie się de facto na wszystkie inne środowiska, bo to jest powiedzenie, możecie być naszym mięsem armatnim. No, a o ile można powiedzieć, że no słuchajcie, jedynki w tych 11 okręgach, gdzie mamy posłów, to już są zamknięte, ale pozostałe 30 to możemy rozmawiać. A wśród tych 30 myślę, że przy dobrych wiatrach są okręgi na tyle duże, gdzie Konfederacja posła nie ma, a mogłaby przy jakiejś takiej, no mówię, dużej dozie szczęścia po prostu tego posła mieć. Tak, są naprawdę duże, proszę Państwa, okręgi, żebyśmy się no tutaj... Takie duże w sensie ilości mandatów, a gdzie nie ma posła z Konfederacji, bo to jest chociażby, jak tak patrzę na szybko na listę okręgów, no to jest choćby Toruń, choćby tam dalsze okręgi, Toruń, Bydgoszcz, czy Legnica, czy Sieradz. To są takie spore okręgi pod 13-12 mandatów, gdzie Konfederacja mogłaby spokojnie wziąć mandat. Opole, czy chociażby jeszcze tutaj Siedlce. No jest dużo tego typu opcji, więc no naprawdę nie ma co tutaj iść w jakieś takie udry, no ale panowie po prostu popadli w swoje doktrynerstwo. Wiem, że tam ojcem założycielem tej zasady jest też Janusz Korwin-Mikke, no ale to już to też świadczy o tym, jak to czasem można na siebie jak to można na siebie ukręcić bicz, zamknąć sobie pole manewru. No nic, proszę Państwa. Tymczasem kończę. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wsparcia naszego kanału finansowo. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych programach.